nie za szybko dążyć do efektu, bo szybkie efekty powodują, że w pewnym przedziale czasowym stają się końcem kariery młodego sportowca. Dalej, być koleżeńskim. To, co trener tu pokazywał. Realizować wszystkie założenia techniczne, bo z techniki wychodzi później taktyka. Jeśli zawodnik nie jest przygotowany indywidualnie do poszczególnych elementów, to automatycznie później się gubi w taktyce. Przepraszam, bo tutaj jak kadrowi dopowiem, że staje się wolniejszy, jeżeli nie ma techniki, staje się wolniejszy, staje się mniej wytrzymały. Halo. I nie uzyskuje Bartek. Skuteczności. Trzecia sprawa. Ilość powtórzeń. Ilość powtórzeń decyduje później o perfekcji. Dzień dobry, panie Korza. Wie pan, kto jest przy telefonie? Zibi jest przy telefonie. No. Tak. Bo jestem we Włocławku, jakby pan miał czas podskoczyć na chwilę z chłopakiem. No tak, mniej więcej. Wrócił pil. A Bartek w domu? Jeszcze się pod żoną. Aha. Popatrz. Na obozie w każdym razie, kiedy jeszcze w starym układzie w Włocławku, miał na to swoich obserwatorów, którzy nie mógł zakombinować. 260. No, wszystko na jeden dzień tylko przyjechałem. No, czekam na kadrę, na powołanie drugiego tego rzutu. Dobra, zadzwonię później, bo tu jest wykład teraz pana Tomaszewskiego. Luta pod żon, 65. Jeśli ktoś pobije, niech zadzwoni do trenera. Ja skonsultuję go z panem Andrzejem Plutą. Na pewno będzie nagroda. To jest podstawowa sprawa. Druga. Motoryka. Popatrzcie, bez motoryki nie osiągniecie sukcesu. Wszystkie elementy techniki będzie wykonywali na 100% i tak dalej, ale traficie na przeciwnika w lepszych parametrach motorycznych, przegracie. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na trening ogólnorozwojowy i tak dalej. Przykład z mojej grupy. Rocznik 2.7. 3 lata chodziłem za chłopcem po szkole, po rodzicach. Przyjdź na trening, będziesz uzupełniał grupę. Mnie to nie interesuje, ćwiczę karate. 1,5 roku temu patrzę we wrześniu na hali, siedzi facet. Ty nie pomyliłeś, to nie jest karate, tylko koszykówka. Ja już chcę zacząć. 1,5 roku i w tej chwili jest już typowany do kadry polskiej U15. Miłosz Wazarski. Tu mam dowody. Ale motoryka, plus oczywiście pewna smykałka do koszykówki, bo bez tego to się człowiek ciężko może poruszać na boisku. I oczywiście robi postępy, bo techniki, tak jak trener nam mówił, można się nauczyć. Tamto trzeba być troszeczkę w sobie i doskonalić. Ale nie będę tutaj. Dziękuję bardzo. Najważniejsze wszystko, żeby zapamiętajcie sobie, zapiszcie w swoich dziennikach słowa trenera. I codziennie małymi krokami realizujcie chociaż jeden. Tak, chodźcie okrzyk z prawa. Wróciło. Musi. Ale trener wie co krzyknąć. Raz, dwa, trzy. Nie nasze. Nasze? Nasze, no nie. Nasze marzenia! A to widziałem w wywiadzie.